Thank you.
szybko, wiecie, szybko zdobyte. Gol przez Hutników, a teraz kolejna okazja. Uderzenie na celne spotku. Nie celny ten strzał. Sytuacja, gol! Bardzo szybko Jagiellonia znów wychodzi na prowadzenie. To jest Wędkur! Świetnie! Murawski pod pole karne. Dogranie wzdłuż bramki i bardzo pewne, mocne uderzenie pod poprzeczkę. Mamy 3 do 2. Przepraszam, pod pole pierwszy, znów Jagiellonia. Wychodzi na prowadzenie, nie znowu, bo wcześniej przecież mieliśmy remis. Przepraszam serdecznie, natomiast cóż, znów podcięte skrzydła gospodarze. Prawdziwy roller coaster emocjonalny, jeśli chodzi o ten mecz. Myślę, że jeśli chodzi o jednych i drugich, a teraz chłopiec szczególnie, bo oni tutaj muszą po prostu wygrać, jeśli marzą o utrzymaniu w centralnej lidze juniorów. Dobra, prostopadła piłka, sytuacja! Ależ teraz bliski był oddania dobrego, celnego strzału w kierunku dalszego słupka Żakieta, ale pusto też w tej sytuacji Xavier Dziekoński. Myślę, że tutaj gdyby się nie posiedzą, to właśnie w tym kierunku piłka by poleciała, więc bliżej tego dalszego słupka. Bo zdobywasz bramkę z niczego tak naprawdę już na początku drugiej części spotkania. Też na pewno Staszewski w przerwie poruszył ten temat. Właśnie momentu postrzelonego golu, bo on jest bardzo ważny. Zawsze się mówi, że pierwsze 5-10 minut po zdobytym straconym golu to są takie momenty newralgiczne, bardzo ważne. Trzeba pokazać kochonec, jak to się mówi. I tutaj tego uchodników brakuje, bo bardzo szybko po strzelonej bramce w drugiej, trzeciej minucie oddali inicjatywę gościom. Tak samo było w drugiej części meczu. Bramkę dostali w zasadzie w prezencie od graczy z Podlasia, a w zasadzie już po 15 minutach drugiej części meczu prowadzą goście. I to oni znowu w ataku.
20, a więc Pascal Ezgierski. Żółty kartoniki. A Jagiellonia? Nie obce jej. Są takie zwariowane mecze. Szalony przebieg. Już po 10 minutach. Rych zagrał prosto w bank. Zgadza się. Natomiast cała ta sytuacja jest tak powiązana, że nie wiem, co mam o tym myśleć. Szczególnie kiedy właśnie w tunelu. Czy też powiedziałem o tym, że zawodnik numer 6 nam Murawia. A nawet widziałem, że tam w protokole, który ma ten kierownik drużyny, nie ma żadnej adnotacji na ten temat, że po prostu tak jakby to było zgodne ze stanem faktycznym, a tymczasem mamy bramkę, ale jest podniesiona chorągiewka sędziego liniowego. Czego tam zobaczył się sędzia liniowy? Zobaczymy. Świetne wykończenie, naprawdę ten strzał bardzo.
się, kapie! Wzięła sprawę w swoje ręce i nowy walec. Nie, trzy bramki. Wyszło na nieprowadzenie.